Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Plomba przekoszykowej na miarę XXI wieku. Zespół szkół w Zegrzu doczekał się termomodernizacji. Mazowieckie zabytki i ich nowe życie. Stolica Kultury Mazowsza 2019. Klucz w rękach Radomia. Ponad 23 miliony będzie kosztować modernizacja jednej z największych bibliotek publicznych w Polsce, warszawskiej Plomby Przykoszykowej. To już drugi etap przebudowy obiektu. Inwestycja będzie finansowana z budżetu Mazowsza oraz funduszy europejskich. Czteropiętrowy budynek popularnej Plomby przy Koszykowej został oddany do użytku w 1973 roku. Po 20 latach intensywnej eksploatacji, nie przerywając ani na chwilę udostępniania księgozbioru, przeprowadzono remont obiektu. Po renowacji budynek służył bibliotece aż do 2016 roku, kiedy to czytelnie zostały przeniesione do nowoczesnych przestrzeni wybudowanych podczas pierwszego etapu przebudowy. Teraz rozpoczyna się kolejny etap. Idziemy w kierunku dostosowania budynku Plomby, który jest z lat 70. XX wieku, już takim budynkiem, powiedziałbym, oldschoolowym. On oczywiście odbiega swoją stylistyką, rozwiązaniami architektonicznymi od tego, co się w międzyczasie wydarzyło w bibliotece na Koszykowej. Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby fasada tego budynku nawiązywała do fasady zabytkowego budynku imienia Stanisławów Kierbedziów. Zostanie w zasadzie tylko szkielet budynku, nie zmieni się zatem kubatura, powierzchnia użytkowa pewnie się zmieni, ponieważ będą pewnego rodzaju rozwiązania, które pozwolą zwiększyć powierzchnię użytkową. Wymiana wszystkich instalacji elektrycznej, niskoprądowej, sanitarnej, wymiana okien, BMS, system zarządzania budynkiem, zmiana lokalizacji klatki schodowej, windy, nowa szatnia, nowe powierzchnie na parterze. Ma być pracownia, którą będzie organizowała ambasada amerykańska w ramach American Corner, czyli to będzie taka placówka, która będzie zajmowała się promocją literatury, kultury, sztuki amerykańskiej. Pierwsze piętro to sale konferencyjne, dzięki którym będziemy mogli prowadzić działalność edukacyjną, programową na o wiele większą skalę niż to jest w chwili obecnej. Drugie, trzecie, czwarte piętro to pracownie, między innymi archiwum, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, dział prezentacji zbiorów, czyli te działy, które zajmują się opracowaniem naszych zbiorów i ich odpowiednią prezentacją w postaci wystaw, publikacji naukowych. Koszt kompleksowej modernizacji biblioteki na Koszykowej to ponad 23 miliony złotych. Połowa środków pochodzi z budżetu województwa, zaś druga część to unijne wsparcie. Środki, które samorząd przeznaczył, to 13 milionów złotych. Pozostała część pochodzi ze środków Unii Europejskiej, czyli 12 milionów złotych. Jest to bardzo ważny projekt, jeden z większych projektów, które będziemy realizować w tym i przyszłym roku. Cieszy nas to tym bardziej, że trzykrotnie próbowano wybrać wykonawcę. Rok 2018 był bardzo trudnym rokiem dla inwestorów publicznych. Udało się. Rusza drugi etap wielkiej przebudowy biblioteki. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Lindner Polska. Uważamy, że ten projekt jest rzeczywiście wyjątkowy. No, a my będziemy chcieli oczywiście wykonać go tak, żeby zachować intencje architekta i żeby zachować ten klimat. Tu jest wyjątkowy klimat. Zresztą ten budynek jest wyjątkowy. Modernizacja Plomby to odpowiedź na potrzeby środowiska lokalnego. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności infrastruktury kultury, wyrównanie szans edukacyjnych, a także rozwój społecznej aktywności mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Szkoła w Zegrzu od dawna wymagała modernizacji, mówi burmistrz miasta i gminy Serock. Teraz plany dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku oraz odmiany szaty zewnętrznej mają szansę zostać zrealizowane. Redukcja kosztów związanych z ogrzewaniem, które rosną wraz ze stratami ciepła spowodowanymi złą izolacją, nieszczelną stolarką okienną i nieefektywną instalacją grzewczą, to zadanie, jakie stoi przed zespołem szkół w Zegrzu. Dzisiaj jest w stanie wymagającym interwencji, dzięki środkom, które mam nadzieję uzyskamy. Będzie wyglądała jak obiekt użyteczności publicznej, służący dzieciom, też rodzicom. Wyglądać powinien. Przede wszystkim uzyskamy efektywność energetyczną,
ale też ta szata zewnętrzna całkowicie się zmieni. Myślę, że będzie to szkoła na miarę XXI wieku. Pełen zakres, także okna, ściany zewnętrzne w nowym wymiarze, nowym kształcie. Myślę, że oszczędności będą duże. Myślę, że kilkadziesiąt tysięcy złotych powinniśmy uzyskać, także na to liczę. Budynek z lat 60., który dotychczas był niedoinwestowany, przejdzie gruntowną zmianę. Jego remont pochłonie blisko 2 miliony 800 tysięcy złotych. Zarząd województwa przeznaczył na ten cel prawie 1,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Takich inwestycji mamy już kilkadziesiąt na terenie województwa mazowieckiego. Cieszę się, że one są, że mogliśmy przeznaczyć z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego środki na ten cel i myślę, że będą tego typu inwestycje kontynuowane jeszcze w przyszłości. Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków. Jedną z przyczyn wysokich kosztów użytkowania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej są nadmierne straty ciepła. Dlatego warto poddawać budynki kompleksowej termomodernizacji, gdyż korzyści odczują nie tylko mieszkańcy, ale także środowisko. Zabytkowe dworki, kościoły czy ulice – to właśnie one stanowią wizytówkę regionu. Jednak bardzo często upływ czasu zostawia na nich ślad. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego przeznacza kolejne środki, by mazowieckie zabytki mogły zachwycać kolejne pokolenia. Zabytkowy dworek w Żelechowie już niebawem stanie się miejscem, w którym ożyją dawne dzieje miasta. Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstanie tu Izba Pamięci Ziemi Żelechowskiej. Z kolei Seroczyn przeprowadzi renowację zabytkowego układu urbanistycznego. Jest to dworek pochodzący z połowy XIX wieku. W latach ubiegłych funkcjonowała tam ochronka prowadzona przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. W latach 50., 60. było tam przedszkole. W tej chwili jest to budynek komunalny. Chcemy go zagospodarować na działanie Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej Powiatu Garlińskiego. Dzięki tej pomocy przy kościele zabytkowym w Seroczynie, ten układ urbanistyczny już jest samym zabytkiem, będzie zrobione odwodnienie, będą zrobione parkingi, kostka brukowa, stylowa również zostanie tam położona w ramach środków własnych, również dobudujemy oświetlenie w tym miejscu, również odpowiednie do tego miejsca. Także to miejsce nabierze takiego blasku, świetności z racji tego, że to jest przy samym kościele, to niemal 2/3 mieszkańców z tego miejsca korzysta bardzo często i to miejsce już bardzo długo czeka na to, żeby w końcu można było tą inwestycję zrealizować. Próbowaliśmy długo, bo jestem wójtem już drugą kadencję, tym razem się udało i z tego bardzo się cieszymy. Nowy wygląd zyska również rynek w Parysowie czy kopiec Piłsudskiego w Przysmykach, jeden z nielicznych w Polsce. Otrzymaliśmy maksymalną kwotę z odnowy wsi na zabytki. Jest to kwota 500 tysięcy złotych. Jest to kwota przeznaczona na remont rynków u nas w Parysowie. Bardzo się cieszymy z tego tytułu, ponieważ w środku rynku znajduje się kościół, który jest już odnowiony. A teraz właśnie ten rynek potrzebuje odnowy i wokół rynku będziemy właśnie czynić tę odnowę tego rynku. Powstanie nowa ulica, powstaną nowe chodniki, pasaż powstanie przed kościołem, będzie wydzielona płyta rynku, gdzie będą się odbywały części kulturalne. Z boku rynku natomiast przeznaczony i przewidywany jest parking dla samochodów, także i dużo zieleni. Także znacznie się zmieni nasz rynek. W przypadku mojej gminy akurat dostaliśmy środki na kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to jeden z 4 kopców, które znajdują się w Polsce. On już ma swoje lato, oddany został w 1938 roku. To wtedy mieszkańcy go usypali na rzecz marszałka Piłsudskiego, który bardzo sobie cenili zresztą wolność, moi mieszkańcy. No i chcę powiedzieć, że te pieniążki skonsumujemy na renowację tego kopca, na uwiecznienie tablicą pamiątkową historii tego kopca, kilka miejsc parkingowych i oczywiście podniesienie tych symboli z
marszałkiem Piłsudskiego na tym kopcu, typu po pierwsze marszałka Piłsudskiego z Mosiądzu. No generalnie, żeby kopiec znów mógł ileś tam lat przestać w dobrej świetności. Nie było w ogóle nigdy renowacji od czasu usypania go. Najstarsi mieszkańcy mówią, że kopiec zmniejszył się około 5 metrów, uległ erozji, jest niższy. Będziemy chcieli przywrócić mu tą pierwszą świetność. Wsparcie na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne zyskały także gminy Borowice, Olszewo-Borki, Małkinia Górna, Gozdowo oraz Żabia Wola. To jest kolejna partia umów z beneficjentami. Tym razem dotyczy głównie rewitalizacji zabytków, różnych obiektów, które są w przestrzeni wiejskiej. No, często były latami nieużytkowane. Są tu albo obiekty sakralne, albo obiekty też historyczne, które do tej pory nie miały takich funkcji publicznych, a teraz nabierają funkcji publicznych. Na przykład stają się siedzibą jakiegoś lokalnego muzeum, czy poprawiają wizerunek danej miejscowości. Łączna kwota wsparcia odnowy mazowieckich zabytków pochodząca z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi ponad 3 600 000 zł. Ci beneficjenci, którzy złożyli wnioski, wszyscy dostali, o ile był wniosek zgodny z wymogami. I tam jeszcze trochę środków zostało w związku z powyższym. Najprawdopodobniej będziemy ogłaszali nowy nabór. A to jest jedyne poddziałanie, gdzie zostały środki, więc warto się jeszcze tym zainteresować. Ci beneficjenci, którzy złożyli, to w większości są to projekty, tak jak były wymogi, do 500 tysięcy złotych na miejscowość, czyli w większości te projekty dotyczyły tej górnej granicy. Niemniej jednak są i projekty, które były trochę mniejsze, ale myślę, że wszyscy będą bardzo zadowoleni, bo to jest nasza przestrzeń i nasze zabytki, o które powinniśmy po prostu zwyczajnie dbać. Upływ lat bardzo często powoduje, iż potencjał wielu zabytków zostaje zaprzepaszczony. Dzięki pozyskanym środkom, a co za tym idzie modernizacji, uda się tchnąć w nie nowe życie, a mieszkańcy i turyści będą mogli z nich w pełni korzystać. Ma koncept, a teraz także możliwości do jego zrealizowania. Mowa o Radomiu, który oficjalnie już został kulturalną stolicą Mazowsza. Oficjalnie i z dostojeństwem. Radom przyjął miano kulturalnej stolicy Mazowsza w 2019 roku, a dowodem jest symboliczny klucz, który otwiera czas pełen niecodziennych zdarzeń i atrakcji. Sama nazwa tego tytułu już wzbudza satysfakcję, bo być stolicą w tym wymiarze kultury jest to coś, co nie jest łatwo osiągalne. Daje nam satysfakcję, że projekty związane z działaniem kultury miejskiej są uszanowane i cieszę się bardzo, że mieszkańcy miasta będą wiedzieli, nie tylko uczestnicząc w projektach kulturalnych naszego miasta, ale również będą wiedzieli, że to, co jest promocją naszego miasta, zostało docenione na poziomie województwa mazowieckiego. Tytuł Stolicy Kultury Mazowsza przyznaje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda to, poza prestiżem, gwarancja wsparcia finansowego w wysokości 100 tysięcy złotych. Pieniądze, zgodnie z założeniami konkursu, zostaną przeznaczone na organizację wydarzeń kulturalnych. Myślę, że to jest bardzo inspirujące dla tej społeczności lokalnej. Można pokazać to, co ma się najpiękniejszego, można pokazać swoje zespoły artystyczne. No, oczywiście w Radomiu jest teatr również miejscowy, więc myślę, że te wszystkie instytucje kultury włączą się w te obchody i to będzie ciekawy rok. Dla Radomia i nie tylko rok 2019 będzie niezwykle ciekawy. Na liście imprez znalazły się m.in. spotkania z kulturą żydowską Ślad, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych, Staropolskie Kolędowanie, Uliczka Tradycji czy Pokaz Mody, Radom Fashion Show. Poza wydarzeniami o charakterze lokalnym nie zabraknie także tych o charakterze ogólnopolskim, jak Zawieruchy Radomskie, Radom Art Night czy Anima Urbis. O tym, jak ważny jest to tytuł, wiedzą ludzie kultury i sztuki. Mam się czym pochwalić, nie ustępujemy w niczym innym ośrodkom i takie podkreślenie tej wagi tego największego miejskiego ośrodka na Mazowszu jest istotne, a cóż dla muzeum. Jesteśmy jednym z dwóch największych muzeów na Mazowszu właśnie, obok Płocka. Prawdopodobnie my jesteśmy więksi. Zbiory wspaniałe, a że to, że nas doceniają, to najwyższy czas.
To jest dla nas bardzo duży zaszczyt i cieszy mnie to, że Radomska Orkiestra Kameralna jest w gronie tych osób, które tę kulturę na najwyższym poziomie w Radomiu tworzą. Widzę, że Radom się rozwija i trzymam bardzo mocno kciuki, jako że też już jestem w tej chwili radomianką, więc czuję się bardzo mocno związana emocjonalnie z tym, co tutaj się dzieje i będę bardzo mocno trzymać kciuki, żebyśmy wykorzystali tę szansę. Inspiracją dla pomysłu Stolica Kultury Mazowsza była Europejska Stolica Kultury. Samorząd Województwa Mazowieckiego co roku rozpatruje wnioski mazowieckich starostw z programami imprez kulturalnych organizowanych w mieście powiatowym oraz sąsiadujących gminach. W tym roku kreatywnością i pomysłami zachwycił Radom, który mając już oficjalnie klucze, może zaskakiwać spragnionych kultury i sztuki widzów. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejne programy Mazowsze, wiadomości z regionu.